Witam was wszystkich bardzo serdecznie. No nie pamiętam, kiedy zaczynamy odcinek z GeForce Kingsa taką battlą, bo jest battla za 10 koła. Pierwsza skrzynka niestety dla mojego przeciwnika. Są oczywiście skrzynki Billionaire jako pierwsze w tej bitwie. No mam nadzieję, że tutaj jednak coś jeszcze uda mi się przygarnąć, no bo chyba nie chcielibyśmy zakończyć openingu tych skrzynek Billionaire tylko z tym P2000, które no nie dość, że już to jest 500, no to jeszcze trafuje mój oponent, tak? No tutaj dobrze. Dobrze, 740, no ale mój oponent też po drodze trafia to samo i bardzo mi się to nie podoba. No w tym momencie ma tą przewagę z 500 zł. Jeszcze teraz spada mu ten Prince Stream, ojejku. No powiem tak, będzie bardzo ciężko skombekować tą bitwę, ale nadzieja umiera ostatnio, tak? Pamiętaj, że trzeba wierzyć do końca. No i oczywiście trzeba brać udział w konkursach od wuja Kroko, jeśli chcesz oczywiście wygrać skina. No nie, no i patrz to, no co się nie dzieje, no naprawdę nie wiem, no co ja muszę zrobić, żeby wyjść na plus stary z tej bitwy, no. No nie da się, tak? Ale jak oczywiście, no już wspomniałem, jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście, napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu Crocs, nie GeForce Kings, jak oczywiście osam panel, nie jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście jak klikniesz tutaj magiczny guziczek, kod promocyjny, no i oczywiście chodzi Croxy przez 2x sobie wpiszesz, masz wtedy 5% więcej na stałe do wpłaty, no i oczywiście skrzyżka starca free dla nowych użytkowników. No powiem tak, no kurczę, byłby potencjał na te rękawice. 3800 stary, nie jest mała kasa, tak? 3 skrzynki do końca, skrzynia konduktor na sam koniec, no to bym musiała, nie wiem, czy jakby jakaś nawet awupa face spadła, czy bylibyśmy w stanie wtedy skombekować to? No ale zobaczmy, skrzynia właśnie, konduktor na sam koniec, no i bitwa na dziurę. Jestem ciekaw, ile on będzie miał. 9 koła, no stary, powiem tak, no nie było nawet blisko, tak, kałaszek tutaj Phantom Disruption na pocieszenie. Trzeba stworzyć no taką samą bitwę, tak? Ja tutaj za wygraną nie dam. Po raz kolejny zaczynam oczywiście skrzynkami Billionaire. No nie ukrywam, że jeżeli tej bitwy nie uda nam się wygrać, to będzie naprawdę lipa, bo tyle czasu na GeForce Kingsie, no dosłownie co film nie ripowało i w końcu ostatnio udało mi się tego Lotusa trafić i kurczę, serio nie chciałbym tego budżetu przegrać w 2-3 filmy, nie? Mamy 13 koła, jeżeli tą bitwę oczywiście w najgorszym wypadku przegramy. No jeżeli uda nam się ją wygrać, to będzie sympatycznie, no ale no właśnie, skrzynki Billionaire znowu niestety się nie popisały. 2 5-7 dla mojego oponenta, no jeszcze teraz Kosa, no to jest naprawdę, no nie wiem, no moje szczęście istnieje jeszcze, halo, no naprawdę, no już tą bitwę moglibyście mi dać wygrać, tak? Jest Prince Stream, 800 zł, o tyle dobrze chociaż, że spada to Field Tested. Zobaczmy kolejną skrzynię Neptun, tu jest lipa, no ale zobaczmy jak będzie teraz. Jest ten SG, który kosztuje, no właśnie, 740 zł, więc sporo. Jakby te rękawice spadły teraz dla nas, no to bym się nie obraził, tak? No ale niestety tak się dzieje. Blackbird, teraz leci skrzynka, jakaś pirata. Ten Famas jest w ogóle troszkę łacha, no nieźle. Pamiętam jak, nie wiem, w 2017, się jarałem strasznie tym Famasem i potem zobaczyłem jego cenę, że dużo kosztuje, więc już potem się nim nie jarałem. Mamy Huntsmana ze Shin Knife, no nie jest to najgorszy nóż, trzeba to sobie powiedzieć. 355 zł nóż mojego oponenta. Ojejku, jakby tu Meduza wleciała, no to byłby banger. Skrzynia Gloves teraz, zobaczymy jak nam pójdzie tutaj dla mojego przeciwnika. 684 zł. Szczerze w tym momencie totalnie nie mam pojęcia, kto może tą bitwę wygrywać. Mamy 1400 ze Space Vaulta. No i konduktor, to jest bardzo ważna skrzynia i tą MP9 chyba wygrywamy tą bitwę. No ja nie wierzę, żeby MP9 za 6 koła nie pomogła nam tu wygrać i 20 koła. No stary, fenomenalnie. Ta MP9 White Lily uratowała nam bitwę. Naprawdę, no tak kurczę spojrzałem sobie. No zobacz, 800 on miał, my mieliśmy 11. Gdyby ta MP9 nie spadła, byłoby GG. Byłoby po prostu GG. Idziemy na kontrakty, nie chcę wrzucać wszystkiego, co udało mi się wygrać na tej bitwie. Co to w ogóle za auk w ogóle? Nie zauważyłem go i nie zauważyłem w ogóle, kiedy on poleciał. No ale dobra, wrzucamy 10 koła, tutaj podpisujemy 7300. Okej, no z tymi kontraktami ostatnio no nie po drodze. 30 koła, tyle mamy. No ja bym zaryzykował tą skrzynię za 3 kafle. Nie wiem totalnie, co to jest za skrzynia. Nie otwierałem jej chyba ani razu jeszcze. No jakby te wajsy poleciały, no to definitywnie bym się tutaj do niej przekonał. A tym gut na FN no tutaj wiele sobie nie zdziała tutaj na swoją korzyść ta skrzynka. No. Okej, okay. Butterfly to zawsze jest spoko drop. 3300, okej, okay. Szczerze myślę, że pod czwórkę
no jakby podchodził, to byłoby spoko. No ale no ciut mniej, ale proficik jest, więc no nie ma co narzekać. Skrzynki widzów bierzemy oczywiście, wpisujemy, też nie chcę tutaj za bardzo z nimi polecić, bo wiem, że te ceny tych waszych skrzynek, no różnie z nimi bywa, tak? Croxy Król Blue, zobaczmy, mamy 8% łącznie, plus jeszcze jest tutaj Good Night Brightwater, który, kurczę, nie wiem czemu na niego jest 42%. No ale no dobra, no jak tutaj zaproponować taką skrzynkę, no to jej nie zmienię, tak? I patrz! 2, 3, 4, 5! I co to za skrzynka jest? Stary! Ale tu banger załadowałeś. Dobra, ty próbuję jeszcze raz. Jest 1, jest 2. No tutaj ciut gorzej, tutaj niestety tylko 2 na 5. Próbujemy jeszcze raz, 3 razy sztuka. Zobaczmy, 1, 2, 3. No są 3 good knife'y, ale one... No one tutaj nam nic nie dają tak naprawdę, nie? No my tutaj liczymy albo na któregoś z tych właśnie noży, albo no te good knife jedynie mogą nas amortyzować lekko upadek, ale tych, żeby nam zwrócić skrzynkę, to niezbyt. Tutaj bardzo słabo niestety. Spróbujemy ten jeden ostatni raz. Mamy 3 good knife'y. No i no mówię, no to nie będzie na pewno profit. Idziemy teraz na kontrola naszego ukochanego, na którym nas dawno nie było. Tysiaczek, bierzemy te rękawice. Bierzemy również tego bajoneta i tutaj oczywiście wrzucam jakieś 2 syfy. Stawiam sobie moje ukochane 33%, 757 zł, taki kontrol i już w pierwszym otwarciu siada. I zobacz, naprawdę zaczynamy bardzo dobrze. Jeszcze raz sobie otworzę taką skrzynkę, jeżeli 2 z rzędu by weszły, no to byłoby super, tak? No ale no, niestety, no co za dużo, to niezdrowo. Do 3 razy sztuka, no tutaj, no niestety... Nie idzie po mojej myśli i mamy już tutaj kolejnym otwarciem tego naszego bajoneta i oczywiście rękawice, więc jest git, stworzę sobie jeszcze tutaj jakąś bitewkę, no bo mam chrapkę na więcej, szczerze wam powiem, od 500 zł skrzynki sobie ustawię, no właśnie, i tutaj są naprawdę mocne bangery. Weźmiemy sobie skrzynkę dla Sigm, weźmiemy takie 3, do tego Space Vault, Konduktor, Big Baller, Excalibur, i skrzynia Olympus. Na sam koniec. Jak jeszcze zostałeś, to jest dobry pomysł. Dobra, jeszcze wrzucę tego igla. 15 koła, stary. No jak nie zostawiłeś łapy. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie dasz dla wuja łapki w górę? No zobacz, jaki on battle robi dla ciebie. Ja tutaj poświęcam swoje, że tak powiem, fundusze, żeby widz miał fajny content. Ja tutaj swoje pieniądze dla widza daję w postaci oczywiście konkursów. A ty mi nie możesz łapki zostawić, stary. No naprawdę, no wstydź się po prostu, nie? Zobaczmy, M9 przeleciała, wulkan na mojego oponenta, ostatnia skrzynia dla Sigm, no i niestety tutaj nic na naszą korzyść nie spadnie, przewaga niestety bota Crashera, Masterpiece 400 zł, no niestety ten Neon Rider, no tak ciutkę droższy, tutaj mam jakiegoś USPA, będzie 20, czekaj, przepraszam, to się kafla kosztowała, dała mi 20 groszy, no to jest ten Max kolekcji. No będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. No jeszcze Hot Rod. No to jest bitwa przegrana, stary. Mój oponent w tym momencie no ma co najmniej 7 tysięcy na swoim koncie. I no trzeba się pogodzić tutaj, że tak powiem, z przeznaczeniem. Olympus daje totalny syf. Tutaj spada jeszcze Karambit, ale totalnie nic on nam nie da. Wyszło na to chyba, że Karambit nam jednak uratował battle.